Że spotkanie Verba Sacrum odbyło się wczoraj o godzinie 18 w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku. No i jak widać, język kaszubski zdobywa coraz szersze kręgi, prawda? Tak, pojawia się między innymi w tym świętym miejscu również, prawda, w tej naszej świętej dziedzinie życia. Tak jest. A my teraz sprowadzamy się ponownie na ziemię do bardziej przyziemnych spraw, a z nami w studiu są już nasi styliści Jola Słoma i Mirek Trymbulak. Witamy. Z którymi dzisiaj porozmawiamy na temat kamizelek. Myślałem, że o rozmiarach. O rozmiarach. Bo my dzisiaj przynieśliśmy ze sobą kamizelki tylko w naszych rozmiarach. Tylko w naszych rozmiarach, chociaż niektóre są dzianinowe, więc można z nimi rosnąć i chłodnąć również. Tak, właśnie. Widzę, że dobrze, w dobrym momencie się tu pojawiliśmy, ponieważ dzisiaj nie ma kamizelek. Nie mamy kamizelek. Dokładnie, my mamy. I chcieliśmy tak, ale są szelki, czyli dobieranie kolorystyczne. No widzę, że macie już, że tak powiem, tym małym paluszku opanowaliście. Dzisiaj porozmawiamy o kamizelkach i właśnie dlaczego o kamizelkach? Naszym zdaniem kamizelka jest bardzo ważnym elementem ubioru, a bardzo zapomnianym. Kojarzymy ale coraz modniejszym. Tak. Coraz modniejszym, bo coraz częściej tak. Możemy w sklepach taki... Ale właśnie, jak to jest z kamizelką? Czy to jest element garderoby? Bo mnie się szczerze mówiąc kojarzy kamizelka z wojskiem. Z garniturem? Nie, właśnie odwrotnie, z wojskiem. Z wojskiem. Kamizelka była takim funkcjonalnym strojem, masę kieszeni. Może wiesz, kuloodporna. Na przykład, taka kamizelka. Wiecie co? Potem poszedłem do komuny i dowiedziałem się, że kamizelka to jest element garnituru. No i tak się zaczęło. Jak to tak naprawdę? Ale nie byłeś wcześniej w wojsku. Nie komunią. Moim zdaniem to jest tak, że ja kocham kamizelki, ponieważ kamizelka kobiety, przede wszystkim kobiety, wyszczupla. Kamizelka powoduje, że jesteśmy szczuplejsze, delikatniejsze, drobniejsze, tak. Oprócz tego możemy w bardzo łatwy sposób sprawić, że nasza garderoba jest bardziej elegancka. Na przykład, tak modne w tej chwili wszystkie t-shirty, wszystkie takie dzianinowe rzeczy, one wyglądają mimo wszystko bardzo codziennie. W momencie, kiedy wkładamy kamizelkę, jesteśmy od razu galowo, troszeczkę biżuterii, odrobina błyszczyku i już możemy być bardzo eleganckie. To jest bardzo istotna rzecz. Ale są też kamizelki, które na przykład można do sportowych różnych zestawów ubrać, prawda? Sportowe? Tak, oczywiście. To jest jeansowa kamizelka. Tu przenieśliśmy dwie wersje, tak. Dołączyliśmy je do naszych białe. Koszul. Tak, tak. Białe. Tu jest nawet taka jeansowa trochę porwana. Więc w związku z to tym ona może być taką rzeczywiście, powiedzmy, kultową. Śmieszną, zabawną kamizelkę. To są akurat kupne kamizelki, które trochę zliftingowaliśmy w takim sensie, że zostały poprzeszywane i bardziej taliowane. Tutaj również do koszuli, jeśli idziemy w tym takim wątku białym, trochę biało-czarnym, to właśnie do naszej koszuli kamizelka. Właśnie, bo generalnie kamizelki kojarzą się nam wszystkim, że mają jakieś takie statyczne kolory, prawda? No albo właśnie, są też jednolite. Jak widać, że nie, prawda? A tutaj i nie muszą być to takie szyte kamizelki, projektów. Tak jak te nasze robione u nas, ale takie dzianinowe, które mamy jesień powoli, prawda? Nie da się ukryć, więc jest to doskonała rzecz, żeby było nam po prostu trochę cieplej. O, coś właśnie. I do błękitnej, chciałam i do brązowej, zapytać, i do szarej. Czy koszuli. Coś takiego też można nazwać kamizelką, bo zazwyczaj to kamizelka albo zameczek, albo guziczki. No jest to kamizelka. Nie ma rękawów, nie ma kołnierzyka, jest kamizelką. I to, takie fiolety można tak żonglować. Tak, można, ale do takich kamizelek moim zdaniem najlepiej jest dawać pod spód koszulę. Wtedy przełamujemy ten taki sportowy styl i robi się nam elegancko. I koniecznie z kołnierzykiem, wtedy rozumiem. Fajnie by było z kołnierzykiem. Ale właśnie, czy dopuszczę? To jest właśnie ta wersja. To jest ta wersja sportowa, gdyby było tak. A taka sportowo elegancka, w momencie, kiedy nakładamy coś, co już błyszczy, co ma bardzo często jakieś fajne gadżety, to już po prostu zaczyna się robić bardzo elegancko. Trochę biżuterii, ładna torebka w rękę, lakierki i jestem elegancko ubrana, prawda? A przy okazji jest mi ciepło. Kamizelka na kamizelkę, to jest kolejna rzecz, taka pokazująca odrobinę nonszalancji, że bawimy się modą, ale wtedy szukamy jakiegoś klucza. W tym wypadku akurat tym kluczem, tą spinającą rzeczą jest kolor. Bawimy się fioletami, różnymi odcieniami fioletu i musimy zawsze czymś to zorganizować, spiąć, tak jak paskiem, prawda? I takim czymś może być... Może być kolor, albo może być kamizelka. Kamizelka. A jeżeli chodzi o kolorystykę, czy są takie uniwersalne
No są. Uniwersalnym kolorem i takim tradycyjnym wzorem. Prawda? To jest taka typowa kamizelka. Tą akurat kupiłam w second handzie. Zwyczajnie najprościej jak można było. Patrzę, przechodzę, widzę na wystawie coś, co wygląda jak stara kamizelka z lat 60. Weszłam, kupiłam i teraz tak. Noszona z fajną bluzeczką trykotową, czy noszona z ładną koszulą, ona nabiera nowego życia. Nie jest już tym takim elementem garderoby typowym dla żakietu, spodni w kancik, tylko po prostu robi się zabawna. Ale właśnie, czy dopuszczalne jest noszenie kamizelki do innych zakończeń niż kołnierzyk? Czyli mam na myśli tutaj jakieś sweterki, t-shirty. Ja się Nie pytamy, a patrzymy. No dopuścił się. Można, można. Oczywiście można. Można łączyć. To już ocenie widzów zostawiam, czy mój wygląd jest dopuszczalny. Tak, proszę, proszę pisać na ekspertmałpa.zwp.pl. Przeżyję wszystko. Tak, wszelkie słowa. Masę fanek na pewno napiszę, także będziesz miał na to odpisywać. Nie pozwolę. Okay. A jeżeli chodzi na przykład jakieś dodatki do kamizelki, na przykład jakaś broszka, coś takiego? Oczywiście. I chociażby właśnie tak jak w tym stroju, to jest akurat, to jest moje. To jest moje i nie widać tego po kolorystyce, ponieważ ja nie powinnam nakładać rzeczy brązowych. Ja jestem, że tak powiem, kolorystycznie zimną osobą, zima jestem. Ja powinnam się kolorami mocnymi otaczać. Właśnie to są niebieskie, róże ostre. To są beże. W momencie, kiedy na bluzce mamy odrobinę błękitu, albo gdybym dała turkusową broszkę albo korale, może stać się to już moim kolorem. Kwiat. Kwiat. Guziczki. Domeckiej kamizelki, łańcuszek od zegarka. Albo tak. Bez zegarka, ale łańcuszek. No, dokładnie. Bawimy się. Po prostu naprawdę bawimy się wszystkim. Można nawet takie, jak masz szelki, nałożyć na kamizelkę. I w tym momencie też jest zabawa. Naprawdę. Wszystkie chwyty dozwolone, jeżeli potrafimy bawić się modą. Musimy się tego nauczyć. A jeżeli chodzi o krój kamizelki, bo rozumiem, że nie każdemu odpowiada. Na przykład u kobiety duży biust, to rozumiem, że albo szersze, albo węższe, tak? U kobiety, jak ma duży biust, pierwsza podstawowa rzecz, nie ukrywamy tego, bo tego się nie da ukryć pod kamizelką, bo wtedy kamizelka musiałaby być bardzo luźna, szeroka i wyglądamy na duże. Wtedy robimy obcisłe, a powiększamy dekolt. Jeżeli powiększymy dekolt, to automatycznie to, co pod tym dekoltem, wydaje się mniejsze, drobniejsze. Na pewno pokazujemy to miejsce, które mamy ładne. Jeżeli jest duży biust i nie ma talii, to oczywiście nie zrobimy obcisłej rzeczy, ale jeżeli jest duży biust, a pod spodem jest tutaj ślicznie i wąsko, to po prostu musi być rzeczywiście pasowana kamizelka. Wydłużamy nogi w taki sposób, że robimy krótkie kamizelki, a na przykład mają te z przodu takie, nazwijmy to ząbki, kanciki, takie. Kanciki, szpice. One po prostu sprawiają, że wydajemy się wyższe, że wydajemy się szczuplejsze. A jak to jest z kamizelką do garnituru? Bo tak naprawdę garnitur sam w sobie może być formą mniej oficjalną, bez krawata. A kiedy należałoby w takim razie używać kamizelki? Czy kamizelka garniturowa jest dopuszczalna tylko i wyłącznie z krawatem? Jeszcze zależy, jaka kamizelka, bo najczęściej nam się kojarzy to ze ślubami, prawda? Kiedy ta kamizelka u pana młodego jest rzekowa. Marcinowi z komunią na przykład. Tak, bo z komunią. Wcześniej z wojsku byłeś. To tak naprawdę mówię, zależy jaka ta kamizelka. Jeśli jest ozdobna, no to wiadomo, że jest ślubna na co dzień. Rzadziej się to nosi, ale teraz jak są modne, no to oczywiście tak. I wtedy jest to kamizelka, która jest doskonałą koordynacją do całości garnituru. Nie wybija się, ale też nie może go przytłaczać, nie może sprawiać wrażenia wieczorowego. Wiadomo, że ciemny garnitur, czarny, biała koszula to po 18, to już wieczorne wyjścia. I wtedy jak dołożymy kamizelkę, to już na pewno wyglądamy galowo, więc musimy to naprawdę rozważyć. Teraz są bardzo modne garnitury w kratkę, także kamizelka do tego w kratkę, a nawet w paski myślę, że jak najbardziej. Tylko czy mamy tyle konwencje. Odwagi ale i czy mamy tego, taką pracę, w której możemy sobie pozwolić na tego typu kombinowanie. Ja tam jestem za, ale ja mogę, ja mam taki zawód. Ale przekonaliście mnie, ja to kupuję rzeczywiście. Jeszcze jedna rzecz, przecież tak naprawdę kamizelki również są pod frak.
szyte. Są inne troszeczkę, ale są szyte i w związku z tym wiadomo, że do fraka to nie krawat, tylko to jest muszka, prawda? Więc to nie jest tak, że kamizelka jest to ja tylko i wyłącznie. To ja w takim razie obiecuję, że będę musiał się poprawić, prawda, i zacznę nosić kamizelki, być może w następnym programie. W naszej programie. Pracowni właśnie powstają dwie kamizelki dla nas. No właśnie, szef bez butów, więc one się rodzą, ale mamy jakiś tam tak zwany deadline, więc powstaną. I właśnie dla mnie jest szyta kamizelka w kratkę i ta kratka jest taka beżowo-różowa, taka przygaszona różowa, coś w tych kolorach, coś w tych ale więcej kolorach, różu. Takie tradycyjne. I ona jest inspirowana właśnie kamizelką do fraka, czyli te poły z przodu wygląda tak, a tutaj się kończy na szyi i nie ma pleców, dopiero kobietom jest taki wstrzymujący pasyło. Kobietom byśmy powiedzieli dekolt tak zwany amerykański, czyli mamy ramionczko z tyłu i wolne plecy i dopiero tutaj od podbiustem jest także powstanie coś zabawnego, takiego właśnie inspirowane czymś, co jest bardzo galowe, bardzo oficjalne. A moja będzie inspirowana taką bokserską koszulką z takimi dużymi wcięciami na plecy. A do tego tamta kamizelka będzie miała kołnierz, tak jak marynarka, czyli tego już nie nosimy z marynarką. A może już więcej nie zdradzajmy, tylko pokażemy. Myślę, że pojawimy się w tych kamizelkach. Czyli to jest, nie myślę, tylko że obietnica, tak? Że nasi telewidzowie na pewno będą mogli zobaczyć. No ale telewidzowie z pewnością chcieliby zobaczyć, a my też chcielibyśmy, żebyście pisali do naszych ekspertów, zadawali pytania i wysyłali również zdjęcia. Tak, a my swoich kamizelek chociażby. Na przykład, a my za tydzień poruszymy najciekawsze tematy zaproponowane przez Was. Piszcie pod adres ekspert@csbtv.pl. Dziękujemy bardzo serdecznie za rady, a już za chwilę spotkamy się z Agnieszką Łukasik. Zostańcie z nami.